Rewolucja przemysłowa zrodzi styl odzwierciedlający gwałtowne przeobrażenie na całym świecie. Architektura musi odtąd zaspokajać potrzeby coraz szybciej rozwijającego się przemysłu. Duże zmiany w architekturze dokonały się także bezpośrednio po I wojnie światowej, gdy przystąpiono do odbudowy wojennych zniszczeń. W drugiej połowie XIX wieku powstają wielkie budowle użyteczności publicznej, hale targowe, dworce kolejowe. Na plan pierwszy wysuwają się wybitni inżynierowie i konstruktorzy. Zatrudniają ich już nie tylko kościół i państwo, ale także zamożni przedsiębiorcy i politycy. Szybki przyrost ludności miast i wynikające z niego napięcia społeczne stwarzają zapotrzebowanie na budownictwo proste i efektywne. Nie ma już mowy o naśladowaniu przeszłości. Nowoczesny architekt musi projektować precyzyjnie, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, wykorzystując najnowsze materiały i technologie. Budować znaczy tyle, co organizować, napisał w 1928 roku Hans Meyer, dyrektor niemieckiej uczelni artystycznej Bauhaus, której mottem była jedność sztuki i techniki. Pojawia się zatem pytanie, czy do wznoszenia szlachetnych budowli można stosować stal i żeliwo. Dwa najważniejsze materiały wyrażające nowe tendencje w architekturze to metal i szkło. Pierwszymi metalowymi budowlami były mosty, wznoszone z potężnych belek łączonych żelaznymi nitami. W oparciu o te doświadczenia Eiffel zbudował swą sławną wieżę. W tym samym czasie powstaje też Galerie de Mechlin, olbrzymia hala wsparta na połączonych ze sobą stalowych łukach. Zbrojony beton przez pewien czas pozostaje na marginesie zainteresowań architektury, ponieważ uchodzi za materiał praktyczny, niedrogi i bezpieczny, ale nieatrakcyjny. Po raz pierwszy zaprezentuje go światu w 1905 roku inżynier Hennebieck. Ostatecznie zwycięża jednak pęd do pokonywania kolejnych granic i powstają oszałamiające swą wielkością drapacze chmur, które zrywają z normami obowiązującymi do tej pory w architekturze. Pierwsze wieżowce, jakie pojawiły się w Chicago około roku 1880, miały stalowe szkielety, elektryczne windy i nieomal porażały swą innością. Wydawało się, że ludzie postanowili sięgnąć nieba, budując nowe wieże Babel.